Taka postać może być też, powiedzmy, specjalistą, który udziela rad na temat użytkowania produktów z kolei. Możemy te funkcje łączyć. Może być tak, że ktoś najpierw nie wie, jaki produkt kupić i wirtualny asystent podpowie mu, zapyta go o coś, podpowie mu, co kupić. Potem się, powiedzmy, rozstaną, spotkają za jakiś czas znowu na stronie. Wirtualny asystent go będzie pamiętał, tak jak mówiliśmy wcześniej, ma taką pamięć i może zapytać, czy kupił produkt, czy mu się podoba, co robi. W tym momencie zbiera ciekawe informacje również o tym, czy poprzednia akcja, czyli sprzedaż, była skuteczna. Pyta, czy sam produkt mu się podoba i tak dalej. Może całą tą ścieżkę użytkowania, kupowania i użytkowania produktu obsłużyć w ten sposób, że będziemy wiedzieli na różnych etapach, co użytkownik sądzi i jak używa produktu, a w końcu może też pomagać go używać. Panie Grzegorzu, z tego, co mówił przed chwilą pan Tomek, bo tak jak mówiłem, za chwilę wrócimy do tej technologii Text Intelligence, to wynikałoby, że on mnie pamięta, że jak się wpisałem w tej pamięci długotrwałej, tak? Długotrwałej, tak. To on mnie pamięta, że się wpisałem, że nazywam się Jarosław Dalecki, że powiedzmy szukam danego wyrobu czy danej rzeczy i on sobie pamięta, utrwala sobie moje imię, nazwisko i odpowiada pod kątem moich potrzeb. Znaczy tutaj powiedzmy, że nie będzie utrwalał takich rzeczy, które by się ocierały tam o dane osobowe czy coś takiego, bo to też nie jest szczególnie istotne, jakie ktoś ma nazwisko w stosunku do tego, co chce tam kupić w sklepie. Chodzi o produkt, ale na przykład pamięta imię, bo to jest miło być powitanym własnym imieniem, prawda? Następnym razem wita się w ten sposób i też może pamiętać, czego pan szukał w sklepie, jakiego pan dokonał wyboru. Proszę sobie wyobrazić sytuację, jak pyta się, powiedzmy, bota o czerwony telefon, po czym się go kupi, wraca się za 2 miesiące i nie dość, że on przypomina sobie, jak ma pan na imię, to dodatkowo się pyta, jak tam pana czerwony telefon, może pan chce jakieś etui do tego, bądź też inny gadżet, tak? I do tego typu zachowań, nazwijmy to w ten sposób, no bo jakoś to trzeba określić, te wasze boty są zdolne. Oczywiście. Jesteśmy w stanie pamiętać przez dowolną ilość czasu. Powiedział pan, jesteśmy w stanie, ale to chyba nie pan pamięta, prawda? Ja nie jestem w stanie zapamiętać, powiedzmy, jak będzie na stronie 100 tysięcy odwiedzin dziennie, bądź też milion. Nie jestem w stanie każdej osoby zapamiętać. I tu mamy pewną przewagę, tak? Dodatkowo bot, rozmawiając z milionem użytkowników, jest w stanie powiązać fakty naraz od wszystkich osób, a nie jakby na przykład to było w zwykłym sklepie, jest 20, powiedzmy, sprzedawców. On musieliby się skomunikować, porozmawiać, co najlepiej odpowiada swoim klientom, a tutaj ta wiedza jest centralizowana i można na tej podstawie dać lepszą odpowiedź, więc tak jak mówiłem, no, wywnioskować to, co będzie najlepsze dla użytkownika.